Paulina Bilińska. Witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Stwierdza ważność wyboru Andrzeja Sebastiana Dudy na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokonanego 12 lipca 2020 roku. Sąd Najwyższy potwierdził ważność wyborów prezydenckich. Kontrole w sklepach, rejestracja wesel. Minister zdrowia zapowiada zaostrzenie restrykcji sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa. Niepokojące informacje o stanie zdrowia papieża Benedykta XVI. Dziś Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego orzekła, że wybory prezydenckie z 12 lipca są ważne i odbyły się zgodnie z prawem. Jak poinformowano na początku dzisiejszego posiedzenia, w pierwszej kolejności sąd zbadał kwestię dopuszczalności protestów wyborczych. 88% z nich uznano za niedopuszczalne. Protestom nie nadawano biegu, gdy złożono je po terminie lub przez osobę nieuprawnioną. Magdalena Bałkowiec. Nie było zaskoczenia dzisiejszym orzeczeniem Sądu Najwyższego o ważności wyborów prezydenckich. Na podstawie artykułu 129 ust. 1 Konstytucji oraz artykułu 324 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy stwierdza ważność wyboru Andrzeja Sebastiana Dudy na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokonanego 12 lipca 2020 roku. Do Sądu Najwyższego wpłynęło prawie 6 tysięcy protestów wyborczych. Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego zakończyła ich rozpatrywanie w niedzielę. 93 z nich uznano za zasadne w całości lub w części, ale bez wpływu na wynik wyborów. Protesty dotyczące głównie głosowania korespondencyjnego. Między innymi te, w których zgłoszono brak wysyłki pakietu wyborczego, wysyłkę pakietu wyborczego na błędny adres, mimo podania prawidłowych danych, czy nieprawidłowe zaadresowanie pakietu wyborczego. Świat chyba trochę idzie w tym kierunku, biorąc pod uwagę chociażby pandemię, najbliższe wybory. Mamy informacje z innych krajów, że głosowanie korespondencyjne jakby zastąpi to głosowanie osobiste. To rozwiązanie polskie, które dało możliwość każdemu wyborcy wybór, czy chce oddać głos osobiście, czy korespondencyjnie, chyba będzie przyjęte w większości krajów, chociaż spory się toczą chociażby w Stanach Zjednoczonych. Sąd Najwyższy pozostawił też bez dalszego biegu protest wyborczy Komitetu Rafała Trzaskowskiego. Chodzi o zdarzenia, czyny, które są związane z przeprowadzeniem wyborów, ustaleniem przeprowadzeniem głosowania, ustaleniem wyników głosowania, jak również ustaleniem wyników wyborów. W związku z tym na przykład wszystkie protesty, w tym również te zarzuty, które zostały wskazane w proteście pełnomocnika Komitetu Wyborczego, kandydata na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które dotyczyły na przykład przebiegu kampanii wyborczej, one nie wchodzą w zakres kognicji w trakcie rozpatrywania protestów wyborczych, ponieważ jeśli chodzi o okres kampanii wyborczej, są przewidziane w tym celu zupełnie inne środki prawne, które można było z których można było skorzystać w trakcie kampanii wyborczej. 6 sierpnia odbędzie się Zgromadzenie Narodowe, podczas którego prezydent Andrzej Duda zostanie zaprzysiężony na drugą kadencję. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. Bardzo dziękuję. Szykują się zmiany w przepisach dotyczących epidemii koronawirusa w Polsce. Teraz czas na policyjne kontrole w sklepach i rejestrację wesel. I to już od tego tygodnia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił o tym w Polskim Radiu. Szerzej o planach rządu informuje rzecznik resortu. Piotr Müller na antenie TVN24 zdradził, że przygotowywany jest pakiet zmian legislacyjnych, które umożliwią regionalizację obostrzeń na wielu poziomach. To zależy, jaki on będzie, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy będziemy zachowywali się rozsądnie, czy będziemy nosili maseczkę, czy przyłbicę w sklepie. I tutaj nie ma naprawdę żadnych wymówek medycznych, bo ktoś nie może maseczki nosić, może nosić przyłbicę. I swoją drogą rozpoczynamy w związku z tym w tym tygodniu kontrolę w sklepach, kontrolę wykonywaną zarówno przez policję, jak i przez służby sanitarne, czy klienci noszą maseczki, czy personel nosi maseczki.
Myślę, że naprawdę to jest kwestia dużych ognisk, zakładów, no i niektórych wesel. Tutaj też będziemy chcieli zmieniać nieco legislację. Będziemy proponować rejestrację tych dużych spotkań, wesel, po to, żebyśmy mogli łatwiej przeprowadzić dochodzenie epidemiczne potem. Naprawdę trzeba wziąć to sobie do serca i zacząć być odpowiedzialnym i rozważnym. Podobnie jak z maseczkami, podobnie z tymi weselami, spotkaniami rodzinnymi. No, w tej chwili dopuszczalne jest 150 osób i trzymajmy się tego, to nie może być 300-400. Naprawdę zdarzały się i mamy odnotowane zakażenia na weselach, w związku z tym trzymajmy się reguł rozsądku i reguł sanitarnych. W tej chwili przygotowujemy pakiet zmian legislacyjnych po to, aby w rozporządzeniach poszczególnych, być może w ustawach, dokonać kilku korekt, które umożliwiają regionalizację obostrzeń na wielu poziomach. Z jednej strony regionalizację obostrzeń, czyli liczby osób, która przebywa w restauracji, która przebywa w sklepie oraz poszczególnych sankcji w tym zakresie, ale również chociażby regionalizację funkcjonowania szkół, bo to jest wariant, który jest brany pod uwagę i musimy mieć podstawy prawne do tego, żeby faktycznie taki wariant przyjąć. W tej chwili mamy posiedzenie Sejmu zaplanowane na ten tydzień. W tej chwili są ostatnie analizy, w związku z tym, jeżeli będzie taka potrzeba, wtedy korekta będzie dokonana w formie ustawy. Natomiast być może wystarczą zmiany w rozporządzeniu. Czas na dzisiejszy raport epidemii koronawirusa w Polsce. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, potwierdzono dziś 575 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej testów z wynikiem pozytywnym uzyskano w województwie śląskim 146, wielkopolskim 98, mazowieckim 82 i małopolskim 78. Z powodu zakażenia koronawirusem zmarła jedna osoba, 76-letnia kobieta, mieszkanka Grajewa, która miała choroby współistniejące. Od początku epidemii w Polsce stwierdzono prawie 47,5 tysiąca zakażonych pacjentów. Zmarły 1732 osoby. Prawie 213 milionów złotych kary nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Gazprom na skutek braku współpracy w dochodzeniu, które jest prowadzone w związku z budową gazociągu Nord Stream 2. Jak wyjaśnił Tomasz Chrustny, prezes urzędu, spółka odmówiła współpracy po tym, jak UOKiK zwrócił się do Gazpromu z prośbą o wydanie dokumentów, przede wszystkim umowy przesyłu, dystrybucji, sprzedaży, dostaw i magazynowania paliw gazowych. Urząd postawił zarzuty 6 spółkom w tej sprawie. Łamanie przepisów prawa Polski, państwa członkowskiego Unii Europejskiej spotka się z przewidzianymi w nim sankcjami finansowymi, dodał Chrustny. I zmieniamy temat. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie, jakiego udzielił tygodnikowi Sieci, powiedział o planowanej rekonstrukcji rządu. Jak stwierdził szef rządu, celem planowanej rekonstrukcji jest przyspieszenie działania, uproszczenie procesu decyzyjnego oraz zwiększenie skuteczności rządu według idei Less is More. Chodzi o zbudowanie takiej struktury, która będzie w stanie skutecznie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania, która będzie sprawnie wdrażała reformy. Dziś widzimy wiele nieefektywności w samorządach i również w ramach naszych struktur, nie ma co ukrywać. Jeśli nie przeprowadzimy zmian, nie szarpniemy za cugle, nie ruszymy do przodu, o zwycięstwo w 2023 roku będzie bardzo trudno. Być może bez niezbędnych zmian nie będzie ono możliwe. Celem planowanej rekonstrukcji jest przyspieszenie działania, uproszczenie procesu decyzyjnego, zwiększenie skuteczności rządu według idei Less is More. Jeśli mamy wiele ministerstw i agencji, to z jednej strony pojawia się szansa na specjalizację, ale z drugiej strony każdy się okopuje, dochodzi do przewlekania procedur, toczone są sztuczne dyskusje, ale podkreślam, że ostateczny kształt rządu po zmianach nie jest jeszcze przesądzony. W dalszym ciągu pandemia koronawirusa nie odpuszcza. Wysoki bilans zakażeń i zgonów odnotowano minionej doby w Stanach Zjednoczonych, Brazylii oraz Meksyku. Sytuacji epidemicznej na świecie przyjrzała się Natalia Wierzbicka. Stany Zjednoczone niezmiennie są największym ogniskiem koronawirusa na świecie. Zakażonych jest ponad 4 800 000 osób. W niedzielę potwierdzono niemal 50 000 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2, co stanowi nieznaczny spadek w porównaniu do ostatnich 5 dni. Tymczasem Biały Dom i demokraci nie mogą dojść do porozumienia, które pozwoliłoby przeznaczyć więcej pieniędzy na ratowanie gospodarki USA. Dzisiaj planowane są kolejne rozmowy w sprawie ustawy o pomocy koronawirusowej. Wciąż jest dużo do zrobienia. Ustaliliśmy, że sztab spotka się jutro i poczyni dodatkowe postępy. Mamy kilka konkretnych spraw.
poniedziałek Chief Meadow i ja spodziewam się ponownie z nim spotkać, aby kontynuować dyskusję. To priorytet dla prezydenta. Dzieli nas tylko kilka pozycji, ale nadal istnieją znaczne różnice. Jednak zrobiliśmy duży postęp. Mogę powiedzieć, że ilość czasu, który jesteśmy gotowi zainwestować, zarówno osobiście, jak i z naszym sztabem, musi obejmować 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Prezydent sprawdza nas dosłownie co godzinę, aby zobaczyć nasze postępy. W Europie za epicentrum koronawirusa można uznać Rosję. Potwierdzono tam ponad 186 tysięcy aktywnych przypadków COVID-19. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, wczoraj w Moskwie odbył się coroczny półmaraton. Minister sportu Oleg Matsin podkreślił, że impreza jest symbolem sukcesu Rosji w walce z wirusem. Dzisiaj jest wielkie święto dla nas wszystkich. Pokonaliśmy trudny okres, jakim była pandemia, a fakt, że jesteśmy dziś razem, że nadal żyjemy i biegamy, jest dla nas bardzo ważny. To nasze wspólne zwycięstwo. Maratony w Nowym Jorku i Londynie zostały odwołane, ale moskiewski się odbywa. Pokażemy całemu światu, jak żyć normalnie w tych bardzo trudnych warunkach, przy jednoczesnym poszanowaniu wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Miejsce startu i mety znajdowało się na terenie kompleksu olimpijskiego Łużniki. 12 tysięcy uczestników przebiegło głównymi bulwarami stolicy Rosji. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa, organizatorzy, wolontariusze i zawodnicy mieli mierzoną temperaturę ciała przed wejściem do biura zawodów oraz na teren miasteczka biegowego. Z udziału w imprezie wykluczone były osoby z temperaturą powyżej 37 stopni lub z objawami infekcji dróg oddechowych. Bieg odbył się pomimo całej tej sytuacji w kraju i na świecie. Jestem przepełniona radością i emocjami, bo od prawie roku nie ma żadnych zawodów. W Europie trudna sytuacja panuje w Wielkiej Brytanii, gdzie jest ponad 300 tysięcy zakażonych koronawirusem, z których prawie 50 tysięcy zmarło. Dwa rodzaje testów na COVID-19, które będą w stanie wykryć wirusa w ciągu 90 minut, zostaną wdrożone w najbliższym czasie. To duży krok naprzód, jeśli chodzi o to, jak szybko będziemy w stanie przeprowadzać testy. Jesteśmy na dobrej drodze, aby dostarczać 500 000 testów dziennie do końca października. Nowa technologia, taka jak ta, pomaga nam to przyspieszyć. Koronawirus doprowadził hiszpańską gospodarkę do największej recesji od czasu wojny domowej. Choroba COVID-19 dotknęła tam 335 tysięcy osób. 30 tysięcy Hiszpanów zmarło. Mieliśmy 3 sklepy. Jeden z nich musieliśmy zamknąć i nie jestem pewien, czy nie zamkniemy kolejnego. Sytuacja zmusiła nas do sprzedawania poniżej kosztów produkcji. Przy ogromnych kosztach, jakie wiążą się z epidemią i przy żądaniu pomocy ze strony każdego sektora, rząd nie może zapewnić więcej. Bez względu na to, ile pieniędzy otrzymamy z Unii Europejskiej, wątpię, że to pokryje wszystkie nasze wydatki. Według danych Uniwersytetu Johns Hopkinsa na całym świecie zakażeniu koronawirusem uległo ponad 18 milionów ludzi. Zmarło ponad 693 tysiące osób. Chorobę pokonało 11,5 miliona pacjentów. Natalia Wierzbicka, Telewizja Republika. Jak poinformował biograf emerytowanego papieża Peter Ziwald, stan zdrowia Benedykta XVI uległ znaczącemu pogorszeniu. Benedykt XVI cierpi na powodującą silne bóle róże twarzy. Stan zdrowia Benedykta XVI miał w ostatnim czasie znacząco się pogorszyć. Emerytowany papież wciąż ma sprawny umysł i pamięć, jednak jest na tyle słaby, że niemal nie ma siły mówić. Stan zdrowia Benedykta XVI pogorszył się od czasu powrotu z Ratyzbony, gdzie odwiedził swojego brata tuż przed śmiercią. Biograf emerytowanego papieża, Peter Ziwald, spotkał się w sobotę z Benedyktem XVI i przekazał mu w prezencie jego biografię, którą niedawno ukończył. W trakcie spotkania niemiecki papież miał być w optymistycznym nastroju, a także zadeklarował, że w momencie, kiedy odzyska siły, znów powróci do pracy naukowej. Kolejny pożar chrześcijańskiej świątyni w Europie. Ogień tym razem strawił wnętrze zabytkowego kościoła San Martin w Plasencji w Hiszpanii. Prawdopodobną przyczyną pożaru świątyni było podpalenie. Pożar wybuchł wczoraj około godziny 21.30. Według świadków ogień najpierw pojawił się przed świątynią, jednak chwilę później przeniósł się na zabytkowy budynek. W trakcie prowadzenia akcji gaśniczej policja ewakuowała okolicznych mieszkańców. Strażakom po kilkudziesięciu minutach udało się ugasić pożar. Obecnie trwa szacowanie strat. Nie wiadomo, w jakim stanie znajduje się zabytkowy ołtarz świątyni, który kilka lat temu został odrestaurowany. Według burmistrza Plasencji,
Fernando Pizarro, prawdopodobną przyczyną pożaru kościoła było podpalenie, na co wskazywałoby rozprzestrzenianie się ognia, który najpierw objął drzwi budynku, a następnie wnętrze świątyni. Kościół San Martin jest najstarszym obiektem sakralnym na terenie Plasencji. Powstał w XIII wieku. Wnętrze kościoła składa się z trzech naw. Nad ołtarzem świątyni wisi obraz Luisa de Moralesa, który został namalowany prawdopodobnie w 1570 roku. Po dwumiesięcznej misji astronauci znajdujący się w kapsule Crew Dragon pomyślnie powrócili wczoraj na Ziemię. Pojazd wodował u wybrzeży Florydy. Tym samym pierwsza od niemal dekady misja amerykańskiego pojazdu kosmicznego zakończyła się sukcesem. Wejście w atmosferę Ziemi kapsuły Crew Dragon trwało ponad 11 minut. To najtrudniejszy etap całej misji. W tym momencie od kapsuły odłączono tak zwany bagażnik, dzięki czemu odsłonięto powłokę termiczną, której celem jest ochrona kapsuły przed wysokimi temperaturami powstającymi przy wchodzeniu w atmosferę. Kapsuła zetknęła się z powierzchnią wody w okolicach miasta Pensacola na Florydzie w Zatoce Meksykańskiej. Sam proces przebiegł łagodnie dzięki specjalnym spadochronom, które otworzyły się tuż przed wodowaniem. Misja Demo 2 została zrealizowana dzięki współpracy NASA z firmą SpaceX, należącą do Elona Muska. Na pokładzie kapsuły Dragon 2, która została wyniesiona na orbitę przez rakietę Falcon 9, znajdowali się Doug Hurley i Robert Behnken, którzy następnie trafili na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Na koniec dnia mamy dla Państwa zaproszenie na nowe wydanie programu Starcie Cywilizacji. Zapraszam razem z Tomaszem Terlikowskim. Czy watykańskie Vademecum poświęcone rozliczaniu osób oskarżonych o pedofilię i inne przestępstwa seksualne zmieni coś w polskim kościele i w kościele na świecie? O tym rozmawiam dziś z moimi gośćmi. Są nimi dr Sebastian Duda, filozof, teolog, publicysta z więzi i dr habilitowany ksiądz Andrzej Kobyliński, filozof, etyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To wszystko o 21.30 w Telewizji Republika. W studiu witam już Rafała Kacprzaka, a to oznacza, że czas na sport na naszej antenie. Rafale, słyszałam, że masz dla nas dobre informacje ze świata sportu. Witam cię, Paulino, witam państwa, dobry wieczór. Zgadza się, po ponad 4 miesiącach oczekiwania dobiegły końca. Wrócił tenis w najlepszym wydaniu. Dziś we Włoszech rozpoczął się turniej głównego cyklu WTA w Palermo. Niestety zabraknie w nim dwóch Polek, Magdy Linet oraz Igi Świątek, które sezon wznowią dopiero w drugiej połowie sierpnia w Stanach Zjednoczonych. Blisko pół roku, dokładnie przez tyle czasu nie odbył się żaden oficjalny turniej tenisowy głównego cyklu. Świat tenisa na szczęście został już na dobre rozbudzony. Pierwszym przetarciem wznowionego sezonu będzie impreza WTA w Palermo. Do Włoch przyjechały niemal wszystkie najlepsze tenisistki, które są spragnione ponownej rywalizacji na korcie. W turnieju zabraknie jednak takich zawodniczek jak Simona Halep, Joanna Konta, Jelena Ostapenko, Swietłana Kuźniecowa czy też Polki Magdy Linet, dla której priorytetem są starty w Stanach Zjednoczonych. Śladami swojej rodaczki podążyła także Iga Świątek, która również sezon wznowi od imprez w USA. Największymi gwiazdami turnieju WTA w Palermo będą natomiast m.in. Petra Martic czy też Anet Kontaveit. To wspaniałe uczucie, naprawdę za tym tęskniłam. Minęło dużo czasu, odkąd grałyśmy w naszych ostatnich oficjalnych meczach. Jestem podekscytowana, że tu jestem. Do tej pory robiłam w domu wszystko to, na co nie miałam czasu wcześniej. Życie tenisistki to życie na walizkach, więc doceniłam każdą chwilę w domu. Ale dobrze jest znów wrócić do gry. Zawody w Palermo będą pierwszymi pod egidą WTA w erze pandemii koronawirusa. Na wznowienie sezonu czekaliśmy bardzo długo, ale ważne jest, by cały czas pamiętać o środkach ostrożności. To dla nas zupełnie nowa rzeczywistość, ale to ważne, by zachować wszelkie środki ostrożności. Jest to coś, do czego na pewno można się przyzwyczaić. Każdy bardzo się stara, by zapewnić nam bezpieczeństwo i za to jesteśmy wdzięczne. Turniej w Palermo potrwa przez tydzień. Na restart sezonu muszą poczekać jeszcze panowie. Rywalizacja w cyklu ATP ma rozpocząć się 22 sierpnia w Nowym Jorku. Na koniec przenosimy się jeszcze za ocean. NBA rozkręca nam się z dnia na dzień. Rozkręcają się także Houston Rockets, którzy odnieśli już drugie zwycięstwo po wznowieniu rozgrywek. Tym razem James Harden i spółka po emocjonującym i zaciętym meczu pokonali liderów NBA Milwaukee Bucks 120-116.
To miał być hit dnia i taki też był. Niezwykle silni Houston Rockets kontra najlepsza obecnie drużyna w całych rozgrywkach Milwaukee Bucks. Wzrok kibiców był też skierowany na jeszcze jeden pojedynek. W tym meczu naprzeciw siebie stanęli dwaj wielcy zawodnicy, czyli James Harden i MVP poprzedniego sezonu Giannis Antetokounmpo. Gra stała na najwyższym poziomie, a fani oglądający to spotkanie byli świadkami wspaniałego widowiska. Emocje jednak sięgnęły zenitu w samej końcówce. W ostatnich minutach Kozły prowadziły 112-104 i wydawało się, że kroczą po kolejne zwycięstwo. Drużyna z Houston resztkami sił odpowiedziała niesamowitym zrywem, który dał im ostateczne zwycięstwo 120-116. Tym razem liderem punktowym drużyny z Teksasu nie był James Harden, lecz Russell Westbrook, który zdobył 31 punktów. Popularny brodacz natomiast dołożył od siebie jedynie 20 punktów, ale imponował twardą i skuteczną grą w obronie. Najlepszym zawodnikiem meczu zaś okazał się gracz z ekipy przegranych Giannis Antetokounmpo. Greg rzucił 26 punktów i miał 18 zbiórek oraz 8 asyst. Tak imponujące statystyki nie przełożyły się jednak na końcowy triumf jego drużyny. Co ciekawe, w tym meczu został wyrównany również historyczny rekord NBA w ilości rzutów za 3 punkty. Houston Rockets wykonali aż 61 prób, z czego 21 zakończyli celnym trafieniem. Dziękuję, Rafale. Dziękuję, Paulino. Klasyczny żółwik. Tak wyglądał ten dzień. Życzymy miłego wieczoru i do zobaczenia jutro.